W dzisiejszym odcinku Paweł Tyburski brutalnie atakuje Kasjusza na konferencji przed Fame 21 i zostaje wykluczony z karty walk. Krzysztof Stanowski postawił ultimatum Monice Goździalskiej oraz zaczął wyciągać brudy na szalonego reportera. Konto Luny na Instagramie zostało zhakowane, a Amadeusz Ferrari tłumaczy się ze swojej porażki w pojedynku z Salt Papim. Ale po kolei. W poniedziałek, 13 maja, miała miejsce konferencja przed galą Fame 21, która odbędzie się już w sobotę, 18 maja. Uwagę widzów przykuł przede wszystkim powrót Boxdela, który pojawił się na live'ie w roli włodarza. Performance Pasuta, który wielu internautów uważa za nieudany, nazywając Roberta zepsutym, oraz postawa Kaczora BRS, który według wielu reprezentuje nią to, czym powinny być freakfighty. Największe kontrowersje wywołał jednak brutalny atak Pawła Tyburskiego na Dona Casio podczas ostatniego panelu konferencji. Tybori, sprowokowany wyzwiskami Casiusza, ruszył na niego w zawrotnym tempie i uderzył z ogromną siłą kopnięciem frontalnym, dobijając powalonego na ziemię Casia pięścią. Casiusz po podniesieniu się był widocznie skonsternowany, nie spodziewał się, że ktokolwiek może z taką łatwością ominąć ochronę i przeprowadzić na niego niebezpieczny atak. W konsekwencji Paweł Tyburski został wydalony z konferencji, a Don Casio skierowany do lekarza. Boxdel zapowiedział również, że będzie wnosił o całkowite usunięcie Tyboriego z federacji. Na ten moment wiemy już, że ten został zdyskwalifikowany i nie zawalczy z Michałem Pasternakiem na Fame 21. W odpowiedzi na skandaliczne zachowanie Pawła Tyburskiego podczas wczorajszej konferencji, zarząd federacji podjął decyzję o dyskwalifikacji zawodnika. Jednocześnie zapewniamy, że Michał Pasternak wystąpi na gali Fame 21. O szczegółach dotyczących nowego zestawienia poinformujemy do końca dnia. Federacja wydała już kolejne oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że Don Casio również nie wystąpi na Fame 21, w związku z czym nowy co-main event to Alan Kwieciński kontra Michał Pasternak. Sędzia główny zawodów po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną jednoznacznie wykluczył możliwość udziału Casiusza Życińskiego w gali Fame 21. Władze federacji zapewnią możliwość odbycia walki Don Casio kontra Alan Kwieciński na gali Fame 22. Przeciwnikiem Alana Kwiecińskiego na nadchodzącej gali będzie Michał Pasternak. Walka odbędzie się na dystansie 3 rund po 3 minuty w formule bokserskiej w dużych rękawicach. Jeżeli zaś chodzi o odpowiedź Pawła Tyburskiego na te wydarzenia, to zawodnik nagrał już kilkanaście storek. Nie ma sensu, abym pokazywał wam wszystkie. W skrócie zarzuca on federacji hipokryzję, wskazując na momenty, w których dochodziło do podobnych sytuacji, a jednak nikt nie ponosił za nie konsekwencji. Siemanko wszystkim, moi drodzy, wysyłacie mi wywiady włodarzy. Ciężko mi to przez usta w ogóle przychodzi. Ale cieszę się, że tyle osób jest świadomych, otwarte umysły mają i widzą, co się dzieje. I teraz tak, moje stanowisko. Jeżeli nie walczę na tej gali na Fejmie, nigdy więcej na żadnej innej nie zawalczę. Druga sprawa, oddajecie mi za przygotowania. To w ogóle nie ma w ogóle dyskusji. Trzecia rzecz. Gdzie jest kodeks, który mówi, co można, a czego nie można? Gdzie są granice? Bo wiele razy zostało przekroczone. Czwarta rzecz. Co jest? Przecież chcieliście tych dymów. Na odprawie co mówiliście? Za każdym razem, przed każdą galą. 15 tysięcy dla ludzi, którzy zrobią największe dymy. I tym samym sprowokowaliście Casiusza, który miał niewyparzoną gębę, bo liczył na te 15 tysięcy i myślał, że może bez końca ubliżać wszystkim. A psychiczna krzywda jest tak samo, ale jeszcze bardziej bolesna niż fizyczna. Pamiętajcie. Standardowo internet podzielił się na dwa obozy. Jeden pochwalający zachowanie Tyburskiego i twierdzący, że to co zrobił mieści się w zakresie tzw. dymów. A drugi obóz uważa, że sprawy zaszły zdecydowanie za daleko, a atak, jakiego dopuścił się Paweł, był rzeczywistym zagrożeniem dla zdrowia lub życia Casiusza. Internauci od jakiegoś czasu intensywnie krytykują Monikę Goździalską z kanału Zero za reklamę marki Bioclock, którą kobieta promuje swoją twarzą. Jest ona również jej współtwórczynią. Bioclock to firma oferująca suplement diety, który rzekomo spowalnia procesy starzenia i odbudowuje DNA. Dzisiaj dla nas jest szczególny dzień dla firmy Bioclock, bo dzisiaj startujemy z naszym produktem One, który zmieni i zrewolucjonizuje myślenie nasze na temat suplementacji, zdrowego odżywiania, anti-aging,
i wszystkiego, co się tyczy spowalnianiu naszych procesów starzenia. Produkt One to przede wszystkim NMN. NMN zwiększa NAD+. NAD+, czyli działanie wewnątrzkomórkowe, odnawia nasze komórki, odnawia nasze DNA. Wiem, że to fajnie brzmi i dla niektórych niewiarygodnie, ale BioClock ułatwi Ci i spowolni Twoje procesy starzenia i odnowi Twoje komórki, jak i Twoje DNA. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, nie zamierzam udowadniać, że to nie może zadziałać. Nie posiadam odpowiedniej wiedzy, a każdy, kto z góry zakłada, że coś nie działa lub działa, nie będąc ekspertem, brzmi po prostu śmiesznie. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o sposób promocji. Suplement reklamowany jest bowiem jako cudowny lek na całe zło, jako rewolucja, podczas gdy dowodów na działanie poszczególnych jego składników brakuje. To nie znaczy od razu, że są one nieskuteczne. Mogą być nieskuteczne, mogą być skuteczne, ale nie powinny być reklamowane jako gwarantujące skuteczność. To sposób, w jaki Monika Goździalska wypowiada się o produkcie oraz to, jak reklamowany jest w sieci, wzbudziły największe kontrowersje. W związku z tymi kontrowersjami i napływającymi do kanału Zero skargami, żądaniami zwolnienia pani Moniki Goździalskiej, głos zabrał Krzysztof Stanowski, który powiedział, że postawił swojej pracowniczce ultimatum. Tutaj króciutka przerwa. Chciałbym Cię zaprosić na mojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT, link jest również w opisie. Chciałbym zbudować tam co najmniej konto z 200 obserwacjami, więc jeżeli wpadniesz i zostawisz swojego followa, to będę Ci naprawdę wdzięczny. Dziękuję. Ja obiecałem jakiś komunikat o 8.30, natomiast zaraz będziemy mieli gościa, więc być może to jest lepszy moment, żeby teraz kilka słów powiedzieć. Otóż bardzo, bardzo ciśniecie, żeby zwalniać ludzi. Ja z kolei jestem osobą, która lubi dawać drugą szansę, a już na pewno nie lubi się w pewien sposób naginać, gdy jest specjalna presja zewnętrzna, zrób to, zrób to, zrób to. Więc chciałem Wam powiedzieć w wiadomym temacie Moniki, że odbyłem z nią rozmowę i dałem jej wybór. Albo zostaje w kanale Zero, albo od razu absolutnie odcina się od wszystkiego, co w czym pomaczała palce w ostatnim czasie. Więc zadeklarowała, że to już się wydarzyło, usunie wszystkie filmy promocyjne dotyczące specjalnych kapsułek, zaprzestanie w trybie natychmiastowym jakiegokolwiek promowania ich i reklamowania, a także, co się jeszcze nie wydarzyło, wyśle mi dokument potwierdzający, że dokonała zbycia swojej części udziału w tym przedsięwzięciu. Mówiąc krótko, całkowicie odetnie się od tego, zamknie ten rozdział i nie będziemy do tego wracać, dopóki nie będziemy musieli, czyli jest to, nazwijmy to, żółta kartka. Wam widzom dziękuję za czujność. Jestem absolutnie przeciwko skamom, cudownym pastylkom, które wydłużają życie i nie mam zamiaru w czymś takim uczestniczyć. Natomiast, jak już powiedziałem, w życiu druga szansa się należy i zwolnienie nie jest jedynym rozwiązaniem. Więc taką podjąłem w tym momencie decyzję. Jeśli ktoś jest z tego powodu nieusatysfakcjonowany, bo żądał krwi, no to bardzo mi przykro. Moim zdaniem najważniejsze jest to, że popularna influencerka zaprzestała swojej niecnej działalności, można by tak powiedzieć. Jak usłyszeliśmy, pani Monika nie tylko zamierza całkowicie odciąć się od marki BioClock, ale również zbyć swoje udziały. To poważna decyzja, ale biorąc pod uwagę, że na szali jest jej dalsza medialna kariera, wybór mógł być tylko jeden. A jak już przy Krzysztofie Stanowskim jesteśmy, to ten wrócił do tematu szalonego reportera, z którym spiął się jakiś czas temu o film, który Tomasz Matysiak opublikował i w którym to twierdził, że Stanowski bierze pieniądze od PiSu. Stano obiecał wtedy, że tym razem mu nie popuści, że dopuścił się zbyt wielu pomówień i wygląda na to, że zamierza dotrzymać słowa. Hej, szalony reporter. Tak sobie sprawdzam tu i tam, co u Ciebie słychać, bo przecież obiecałem. Powiedz mi najpierw, czy to w porządku, że epatujesz bogactwem w mediach społecznościowych, podróżami, drogimi hotelami, a tymczasem 29 stycznia sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu Twojej upadłości konsumenckiej. Ciągle coś nagrywasz, a tego nie ujawniłeś. Nie sądzisz, że to mogła być dla Twoich odbiorców interesująca informacja? Czy to w porządku wobec ludzi, podmiotów, którym wisiałeś kasę? Jak na Ciebie patrzyłem, na screeny biletów VIP na galę? Wrzucałeś ceny, 2000 wywalić za jeden event to chyba nie jest mało.
na te pocztówkowe foty, na ciuchy, tu Monako, tam Dubaj, tu Ferrari, to ja sądziłem, że ty król życia jesteś. A to upadłość konsumencka? Goły w ryj? To po co w zasadzie iść do sądu z tobą? Żeby ci skarpetki i Balenciagi zabrali? Miej litość dla syndyka Roberta Lasaka i nie pomawiaj ludzi, bo mu roboty dodajesz. Szalony reporter odpowiedział, a między panami wywołała się dyskusja z wyczuwalnym napięciem. Hej Krzysiu, jestem podekscytowany, że interesujesz się moim życiem. Mam nadzieję, że oprócz ataków personalnych, które widzę od momentu zarzutu, że brałeś kasę od PiS, będzie w tym filmie również odpowiedź na te zarzuty. PS, nigdy nie miałem skarpet Balenciaga, napisz jakie to uczucie. Jeśli park rozrywki Ferrari to dla ciebie to samo co auto Ferrari, to współczuję. Pozdrawiam serdecznie. Nie znamy się, więc nie wiem skąd to Krzysiu. Rozumiem, że to zabieg mający mnie w pewien sposób ustawić w tej wymianie zdań. Pozwól więc, że ja będę cię nazywał Golaskiem. No więc Golasku, przecież ja personalnie nawet nie zacząłem cię jeszcze atakować. Chociaż oczywiście takiej ewentualności nie wykluczam. Skarpetki Balenciagi były metaforą dość oczywistą, bo przecież wiadomo, że nawet jakbyś takie miał, to sąd nie nakazałby ci przekazania tych starych skarpet mnie. Natomiast owe skarpetki Balenciagi doskonale oddają to, czym się zajmujesz w mediach społecznościowych. Epatowaniem rzekomym bogactwem i przepłaconym kiczem, co miało zapewne wywołać zazdrość i podziw wśród obserwujących. Teraz wywoła raczej zażenowanie. W każdym razie cieszę się, że możesz iść do przodu w prawdzie i przestać udawać gościa, który nadzwyczajnie dobrze radzi sobie w życiu. Teraz pora publicznie wyznać, jestem bankrutem. Natomiast ciekawsze jest, czy dało się skutki tego bankructwa zminimalizować. Skutki dla twoich wierzycieli oczywiście. Czy też po prostu, Golasku, poszedłeś na wydrę, nie licząc się z tym, ile i za co wisisz. To by oznaczało, że oprócz bycia Golaskiem jesteś także wyzwiska. Możesz mnie nazywać natomiast ja z pełną odpowiedzialnością mogę nazwać cię małym Nie wchodzę w strefę intymną, to chyba wiedza powszechna. Golasku, na dziś kończę, bo późno. Jednak na koniec dopowiem, bo chyba nie zrozumiałeś, że wiadomym słowem określam twój charakter, a nie wielkość przyrodzenia. O rozmiarach twego prącia, w przeciwieństwie do rozmiarów zadłużenia, nic nie wiem. Aczkolwiek sposób, w jaki prowadzisz swój Instagram, świadczy, że próbujesz nadrabiać pewne deficyty. Kończysz szybko, nie późno, Krzysiu. Nie ma co się oszukiwać, szalony reporter nie ma żadnych szans w starciu z Krzysztofem Stanowskim i wygląda na to, że grunt pod jego nogami zaczyna się palić. Wydaje mi się, że to tylko kwestia czasu, aż na Kanale Zero zobaczymy potężny film dedykowany Tomkowi Matysiakowi. Amadeusz Ferrari 11 maja stoczył swój pierwszy pojedynek za granicą, krzyżując rękawice z Filipińczykiem Salt Papim na gali Misfits Boxing. Niestety nie udało mu się wygrać. Pierwsza runda była pod dyktando Amadeusza. Zdołał zadać kilka celnych ciosów i rozciął łuk brwiowy swojego przeciwnika. Druga runda również wyglądała obiecująco, choć była już bardziej wyrównana. Niestety w trzeciej Amadeusz był już wyraźnie wypompowany, a przeciwnik przejął całkowitą kontrolę nad pojedynkiem. Walka co prawda zakontraktowana była na 5 rund po 3 minuty, jednak do rundy czwartej Ferrari już nie wyszedł. Swoją decyzją argumentował tym, że nie miał już szans na wygraną na punkty ze względu na to, że sędzia odjął mu, o ile dobrze pamiętam, 4 punkty w ciągu tych pierwszych 3 rund. A sił, aby znokautować przeciwnika, już absolutnie nie miał. Jak Polacy trzymali kciuki za Amadiego i pokazywali to w komentarzach przed galą, tak teraz jadą z nim do spodu, ze skrajności w skrajność. Sam Ferrari wypowiedział się o walce w ten sposób. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie, więc nie zdziwię się, bo było ogromne, nie zdziwię się jak hejt będzie również ogromny po walce. Kilka słów takich szczerych ode mnie. Byłem totalnie skazywany na porażkę, że go nie trafię i tak dalej, a jednak trafiłem go więcej razy niż mnie. Z walki jestem zadowolony. Oczywiście, że jak dostajesz walkę na ostatnią chwilę, bo dostałem ją na niecały miesiąc przed, a on ćwiczy od lat z kadrą olimpijską w Filipinach, to nie miałem tego tlenu na 5 rund. Zawsze walczyłem 3 rundy i przez te 3 rundy zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby go znokautować. Wiem, że go naruszyłem, sam mi to powiedział, mówił, że nikt go wcześniej tak mocno nie uderzył jak ja, że bije bardzo mocno, że nigdy nie bił się z kimś, kto bije mocniej niż ja, ale wykończyć się go nie udało. Jednakże, czy to aby na pewno jest porażka, czy koniec naszej kariery? W następnej storce się dowiecie. Na konferencjach wypadliśmy spoko. Ludziom za granicą podobała się ta walka. Więc zróbmy ten tlen na 5 rund. Zrobienie tlenu na 5 rund to będzie maksymalnie do pół roku, więc zajmie nam to od 2 do 3 miesięcy, żeby już było na te 4-5 rund. Zróbmy to, tak jak mówiłem, załapałem ambicję sportową, dziękuję wszystkim za wsparcie, byliście niesamowici.
byłem totalnie skazywany na porażkę, bo no tak, oni są tutaj troszeczkę boksersko na wyższym levelu niż ci celebryci u nas w Polsce, nawet na dużo wyższym. Ale do ringu wszedłem go znokautować, jak mam być szczery. Może to też był jakiś tam mój błąd. Nie wiem, nie będę teraz tego rozkminiał, ale zrobię tą formę na 5 rund. Jeszcze mnie w Misfiście zobaczycie. I co, wchodzimy na drogę sportową pierwszy raz w życiu. I na koniec przestroga dla wszystkich, którzy używają słabych haseł do swoich kont internetowych. Luna ma za sobą naprawdę ciężkie dni. Internauci nie pozostawiają na niej suchej nitki po jej występie na Eurowizji, a na dodatek ktoś włamał się na jej Instagrama. Na szczęście dla Luny haker okazał się mieć dobre zamiary, nie narozrabiał, a jedynie przestrzegł przed używaniem słabych haseł. Używajcie silnych haseł. Uważajcie, gdzie logujecie się za pomocą swojego maila bądź kont Facebooka czy Instagrama. W dzisiejszych czasach bycie bezpiecznym w internecie jest bardzo ciężkie, a za każdym rogiem czyhają osoby, które z chęcią wasze dane wykorzystają w złym kierunku. Hasło Ola123 nie jest zbyt kreatywne, a co najlepsze łatwe do odgadnięcia. Mimo wszystko życzę Lunie dalszych sukcesów i gratuluję udanych występów. Ja wychodzę z konta i proszę również Polaków o więcej szacunku, bo komentarze, które są postowane na temat Luny, są żałosne i okropne. I to prawda, ludzie piszą na temat wokalistki naprawdę brzydkie komentarze, co na pewno odbija się na jej psychice. Niepotrzebnie. To nie wnosi niczego dobrego. Na koniec haker dodał jeszcze jedną storkę, tym razem już nieco trolując. Ale coś podróżować chyba muszę. Kto chce followka od Luny, poślubiać relację. Jedyna taka okazja. Przez wzgląd na to, jak wygląda ta ostatnia relacja i na kilka pomniejszych błędów w poprzedniej, wydaje mi się, że haker wcale nie musi być Polakiem. Według mnie wskazuje również na to, że zwrócił się do Polaków. Ale to już tylko moje gdybanie. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli Ci się podobało, to rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. W przypadku małych, rozwijających się kanałów, takich jak mój, te subskrypcje są naprawdę szalenie istotne. Dziękuję.